Dzisiejszym bohaterem mojej pogadanki jest Henryk Markiewicz, profesor Henryk Markiewicz, polonista, znawca zwłaszcza literatury okresu pozytywizmu, autor wielokrotnie wznawianego podręcznika uniwersyteckiego, właśnie zatytułowanego Pozytywizm. I to jest jakby ta rozpoznawalna etykieta profesora Markiewicza, ale to jest tylko skromna część, ważna, ale wcale nie najważniejsza jego dorobku życiowego, który rozpoczął się już w latach 30. Jako młody chłopak debiutował różnymi artykułami na łamach różnych przedwojennych czasopism, ale nim o tym powiem, kilka słów o życiu. Otóż Henryk Markiewicz urodził się w roku 1922 w Krakowie i również w Krakowie w roku 2013 zmarł. Jego życie chciałbym zamknąć taką metaforą czy mottem szacunek dla wiedzy. Można powiedzieć, że całe jego istnienie w środowiskach różnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w różnych czasopismach, przede wszystkim w słowniku, w polskim słowniku bibliograficznym, w różnych radach naukowych, przeszło do historii jako obecność człowieka, który wiedział wszystko, który był naprawdę encyklopedystą. Prowadził przez wiele lat taką rubrykę Camera Oscura, którą potrafił rzeczywiście zapuszczać się w najbardziej kręte zaułki wiedzy i potrafił demaskować brak tej wiedzy u innych. Miałem szczęście poznać profesora Markiewicza jako student w latach 70. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W późniejszych latach kontaktowaliśmy się listownie i mailowo w sprawach różnych powiedzeń łacińskich, bo moim mistrzem języka łacińskiego był profesor Czesław Michalunio, który znany był w środowisku właśnie z tego, że z kolei o łacinie wie wszystko. I profesor Markiewicz miał ten przedziwny dar, że zawsze się kontaktował z ludźmi, którzy w danej dziedzinie wiedzy byli kompetentni. No a ja byłem właśnie pośrednikiem między ojcem Michalunio i panem profesorem Markiewiczem. Wspominam o tym, bo to przydaje trochę kolorytu tej monumentalnej postaci. Rzeczywiście znajomi mówili o Henryku Markiewiczu nie inaczej, tylko jako o Henryk Wielki. W każdym razie, co chcę przede wszystkim o nim powiedzieć, to to, że był organizatorem absolutnie wzorcowym różnych przedsięwzięć zespołowych, tłumaczenia na język polski tekstów absolutnie podstawowych, jeśli chodzi o interpretację dzieła literackiego. Wspomniałem już o tym, że kierował w latach 1989-2002 polskim słownikiem bibliograficznym i kto jak kto, ale właśnie redaktor naczelny takiego monumentalnego przedsięwzięcia musi czuwać nad proporcjami, nad rzetelnością wiedzy, nad długością tekstów, więc w tej dziedzinie również Henryk Markiewicz był absolutnie niedościgniony. Pozostawiam specjalistom analizę jego podręczników, jego
dzieł specjalistycznych, takich jak Wymiary dzieła literackiego, w którym nawiązywał do oczywiście słynnego dzieła Romana Ingardena, ale go po swojemu interpretował, to znaczy nie był zwolennikiem fenomenologii, ale marksistowskiej analizy. To, co dzisiaj wydaje się absolutnie niedopuszczalne, jednak trzeba pamiętać, że marksizm i jego metoda zastosowana do rozumienia dzieła literackiego jest przede wszystkim metodą poszerzającą naszą percepcję tekstów, które powstają zawsze w określonych warunkach, zawsze w określonych środowiskach. Także ten rodzaj takiej społecznej, politycznej wrażliwości na rozumienie dzieła literackiego jest absolutnie czymś nieodzownym. Potrafił również z ogromną pracowitością, ale i szacunkiem dla odmienności różnych sposobów interpretowania dzieła literackiego podchodzić. Wydał taką książkę właśnie, Polskie teorie powieści. To wszystko sprawiało, że Henryk Markiewicz był taką instytucją prawdziwą w życiu literackim, historyczno-literackim, ale również w życiu, no po prostu literaturoznawczym. Chciałbym jednak zakończyć nie nawiązując do tego klanu polonistów, do którego również się zaliczam, no bo polonistyka to jest moja pierwsza miłość. Zacząłem moją przygodę z uniwersytetem właśnie od literatury polskiej, ale najbardziej intensywny okres mojej znajomości z profesorem Markiewiczem dotyczył naszej korespondencji, która niestety gdzieś mi się zagubiła. Mam owszem swoje odpowiedzi, ale gdzieś listy niezwykle interesujące profesora Markiewicza mi umknęły, gdzieś zagubiły się w mojej bibliotece. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do nich dotrę. Chodzi o wymianę światopoglądową. Otóż profesor Markiewicz był pozytywistą i bardzo radykalnym ateistą, ale daleki od antyklerykalizmu. Ciekawił się, jak ludzie rozsądni, oczytani, za takiego mnie uważał, mogą wierzyć w rzeczy zupełnie irracjonalne. I zadawał mi właśnie takie bardzo proste, ale jednak wprowadzające pewien zamęt w umysł człowieka, który był przyzwyczajony do obcowania, bo to był okres, kiedy byłem jezuitą, więc jakby wiara w Boga, wiara w dogmaty chrześcijańskie i katolickie była czymś samo przez się zrozumiałym, tak jak powietrze, którym oddychamy i nie zastanawiamy się, czy ono istnieje, czy nie istnieje. Tak samo moje życie właśnie w tej bańce informacyjnej środowiska zakonnego sprawiało, że ja się nie zastanawiałem, czym jest wiara, że można żyć bez wiary i tak dalej. I tutaj właśnie profesor Markiewicz zadawał mi bardzo proste, ale też takie radykalne pytania. No, czy ja naprawdę wierzę w to, że człowiek może się urodzić z dziewicy, że może być człowiekiem i Bogiem, że coś takiego jak Trójca Święta istnieje, jak niepokalane poczęcie. Więc muszę przyznać, że dzięki tym pytaniom moja wiara stała się bardziej problematyczna. Sam się nad tym zaczynałem zastanawiać, udzielając odpowiedzi profesorowi Markiewiczowi na te jego właśnie pozornie tylko proste pytania. Opowiadam o tym dlatego, trochę w formie anegdotycznej, żebyśmy uczyli się, mówię to zwłaszcza do młodzieży, żeby dostrzegać za czasem takimi monumentalnymi, odległymi postaciami ludzi z krwi i kości, których interesują problemy bardzo pozornie tylko odległe od ich specjalizacji. Chcą wiedzieć po prostu. I stąd myślę, że Henryk Markiewicz, wielki
jest takim człowiekiem, który nie tylko chciał wiedzieć, ale też zachęcał innych, żeby nigdy nie poprzestać na wiedzy ułamkowej, cząstkowej, ale zawsze dążyć do wejścia w wiedzę jako pewien całościowy zbiór faktów, które warto po prostu poznawać.